Halo, halo, czy mnie słychać? O, jestem sam na kaście, a Tybek przejmuje całego kasta. Zostawili mnie tu samego. No i mamy pierwsze piki bany. O, Timo od razu zbanowany. Chyba boją się chłopaki po raz kolejny małego skaczącego tutaj z jajuszkami bohatera drużyny Miśków. Manie, kto? Nie zdziwi cię pierwszy ban Timo? No, widzę, że wcale w ogóle, więc widzimy od razu oczywiście Trash zbanowany jest i Z i Nidali. Więc pytanie, czy także zbanują Kazika? Generalnie LeBlanc zbanowana, o, wszystkie trzy postacie, że tak powiem, które mogły tutaj połkować i nie wiem, no tam Lopez może tam nimi zagrywać, no, Nidali, Timo, LeBlanc. A, i znowu, o dziwo, zbanowali sobie Kazika, drużyna Miśków. I jakie to będą piki? Ja osobiście miałem nadzieję, że będzie spikowana Ari może tym razem, to tam bardzo ładnie Belly szło w pewnym momencie granie tym, tą postacią. O, i wpadł do mnie wujek Maniek, będzie mnie trollował. Ten kas już taki bardziej trochę na luzie, ponieważ oszczędzamy siły na finał. O, nawet przyszedł Filip. Jest. Mamy pick Twisted Fate, a on wcześniej był dość często banowany. Zrobiliśmy teraz tym chaos i tak dalej. Troluj dalej, tak koszulkę. Przepraszam, chciałem zrobić konkurs dla im ludzi na Uli, więc... A, i później tym większa profesorka. Jaki konkurs był? W jednym robili przesiadę, pompki, robili przy pompki. Ale to było do wygrania. Koszulkę Redbuffa, no. A, dobra, to jedźmy dalej. To jest najważniejsze, co można wygrać w konkursie, nieważne jak. I oczywiście mamy pick Soraki. Po raz kolejny oczywiście Ika bardzo lubi tą postać i tutaj widzimy, że razem z Caitlyn, tym razem na botlane. Nie tak jak wcześniej. Zak? Zaproponowany? O, Zak. Pierwszy raz w tym turnieju widzimy tą postać. No, ciekawa propozycja. Czy zalokują, myślisz? Myślę. O, Karma? Nie wiem, czy Karma jednak to będzie zlokowana. Nie, to chyba taki troll pick. Chcą po prostu, żeby ludzie się chyba przed monitorem pośmiali, bądź właśnie na widowni. No, zobaczymy, no. I chyba jednak Leona, tak jest. No i ten Twisted Fate. Ja myślę, że Twisted Fate no, z jednej strony może być kluczem do wygranej drużyny z Jasnej Góry, spod Jasnej Góry. No tak, ale tak. Z drugiej strony może być właśnie tym złym elementem, jeżeli nie będzie dobrze gankowo, nie będzie właśnie wykazał tej mobilności. Tak naprawdę Twisted Fate, jeżeli jest, no tak, ale jeżeli jest ogarniętym czempionem, jest piknięty przez człowieka, który sobie z nim dobrze radzi, jest niesamowitą bronią, no i widzimy tutaj teleport revive na Jarvanie przez chwilę, pewnie zostanie zmieniony. Trolują nas, tak, wszyscy. Trolują nas wszystkich, i gracze, i tutaj kasterka gdzieś dookoła. Morgan play jednak Bella. Pytanie, czy zlokuje tą postać. Gdzieś tam wcześniej słyszałem właśnie, gdzie siedziałem na widowni razem właśnie z drużyną Miśków i tak dyskutowaliśmy luźno. No to tam właśnie proponowane było Morgana. Ciekawe. I ma fight. Chociaż nie, Xin jednak. No nie wiem. No jest na pewno Jarvan zabrany i jest Leona. Dwie te postacie razem z sobą plus Twisted Fate. Mamy trzy postacie, które tak naprawdę sporo CC na samym starcie. Morgana jest dosyć niepopularnym pikiem, ale dzisiaj widzieliśmy w drugim pojedynku między Pop Warcraft a March or Die, że może być naprawdę zagrany dobrze i może być kluczem do zwycięstwa. Więc jeżeli Bella ogarnie tą postać i będzie potrafiła wykorzystać jej wszystkie zalety, to może być bardzo, no, bardzo mądry. Ale powiem ci szczerze, że jak oj, Shen w ostatniej chwili, również mocne piki, że tak powiem, Miśków. No ale cóż, no i jest Miss Fortune. Jeżeli chodzi o tą Morganę, o której wspominałeś, no to jak rozmawiałem wcześniej z Bellą, to ona dość mieszane uczucia miała co do tego właśnie piku, no ale może jednak właśnie to jest to, tego potrzebujemy Miśki, żeby wygrać. No jest Renne i Miss Fortune. No to wydaje mi się, że będzie taka kompozycja bazująca właśnie na ultimacie MF-ki, no bo to będzie polegało na tym, że właśnie Leona snutuje, Jarvan zamknie wszystkich w swoim kataklizmie, Renek tam tylko postara się przyjechać po tych przeciwnikach, aby narzucić na nich redukcję pancerza. No i wtedy dobrze spozycjonowana Miss Fortune użyje swojego ulti i najpierw niej tak, połączenie bullet time razem tak, taką ilością CC jest zdecydowanie śmiercionośną tutaj maszyną i bronią. I oczywiście Lopez ostatni. Wszyscy, myślę, czekają na ten pik właśnie tej postaci, tej osoby, bo Lopez no, zamienia takie zwykłe, powiedzmy, piki w coś niesamowitego, niesamowite to widowisko.
I sporo z tych fragów. Może jakiś Malzahar, ale nie wiem, jestem już ciekawy, co może. Może Heimer, jak on piknął Heimera, był po prostu spełniony dzisiejszego wieczoru tego turnieju. No ten turniej naprawdę pozytywnie zaskakuje i udowadnia, że nawet takie mniej popularne piki, takie, które nie są grane na co dzień, mogą być wykorzystane i być naprawdę bardzo potężne w profesjonalnym graniu. Tak, nawet tutaj czat stwierdza, że dwa aż bany z trzech były pod kątem Lopeza. I pytanie, co on piknie? Oj, Akali, no ale Akali raczej normalnie już tutaj rozbudowana, ją pod AD to tak myślę, no, jednak ten normalny hybrydowy build jest jak najbardziej na miejscu. Czy on bardzo lubi grać Akali, ale Akali po tych ostatnich osłabieniach nie wiem, czy jest tak silna, że ona będzie potrafiła się skleić z całą tą kompozycją zapewnioną tak, ale... przez Mysie-Pysie. Chociaż czy ja wiem, jak żyli się dobrze zdaszuje i może jednak Garen. A Pegaren? Nie, no jeszcze Demacia! Nie zlokowa, może jednak Heimer i nie ma Heimera, jednak chyba Garen. Znaczy Garen jest dobry przeciwko Renekronowi, bo moim zdaniem właśnie kontroluje trochę jego mechanikę, bo jeżeli zarzucisz tego Silence'a, to Renekton nie jest w stanie odskoczyć. Bo Renekton bardzo dobrze właśnie spróbuje się na takiej zasadzie, że on do ciebie podskakuje tym dashem, stunuje, zadaje obrażenia z tego jego półkręciołka i odskakuje. Dzięki temu oni otrzymują obrażeń, on zadaje dużo obrażeń, jeszcze się leczy. A Garen to kontruje, użyta tego Silence'a, Renekton nie może odskoczyć, Garen tak się kręcić wymiana, i tak naprawdę wymiana Garen-Renekton na górnej linii uważam za jedną z najnudniejszych, jak istnieją. Obie dwie z tych postaci się zaczną grać tak bardziej pod resisty, pod Amoreza, pod życie, jakiś kryształek czy tam pasek, no to się robi niesamowicie nudna wymiana, po prostu stoją, pasyw dochodzi do tego wszystkiego, pasyw oczywiście Garena, on tam się regeneruje, więc wszystko potem zależy od junglerów, no i bardzo mocny jungler, który w late game pozwoli na split pushowanie linii, no i oczywiście ultimate teleport w momencie teamfight. Nie chcę zapraszać typek, ale moim zdaniem tak rozpada się na długą grę, bo to jest gra o wszystko, to jest gra o finał i kompozycja Mysie-Pysiów jest taka dosyć no, defensywna, no ciężko będzie zabić Garena, no z tym się obaj zgodzimy. Soraka z Caitlyn to też jest taka dosyć defensywna kompozycja, Caitlyn będzie starała się farmić z dystansu, jeszcze ten sustain od Soraki, no to jest dosyć bezpieczne. Tak, Shanna także bardzo ciężko zabić, no a Morgana bazuje na zasadzie, że jeżeli trafisz klatką, trafisz swoje combo, okej, okay, tam zabierasz pół HP przeciwnikowi, a jeżeli tego nie zrobisz, to stoisz z tyłu. Więc to może być bardzo długa gra, co... Oprócz tego podoba, ale... Morgana i największy, że tak powiem, wpływ na rozgrywkę Morgany jest gdzieś tam w mid-game, kiedy ona już ma ultimate i może jakiś tam roam zasadzi, jakiś właśnie, tak jak wspomniałeś, klatka trafiona, plama, ultimate i są bardzo łatwe fragi w tej chwili. Aczkolwiek, no jest Jarvan kontra Shen i ja myślę, że w tym lejcie to wszystko będzie zależeć właśnie od kataklizmów Jarvana, no ale niesamowicie tak naprawdę tych CC ma drużyna z Jasnej Góry, spod Jasnej Góry. No, masz tutaj rację. Znaczy mnie cały czas zastanawia ten fenomen Iki, która konsekwentnie wybiera tą Sorakę. Tak. Widać, że upatrzyła sobie tą postać i najlepiej się grała w zeszłym, to znaczy w zeszłej grze nawet chyba trzy fragi tam udało się zrobić double killem kończąc grę. No nie miało to zbyt wielkiego wpływu na całą rozgrywkę, aczkolwiek taki smaczek na koniec nam tutaj pokazała. Znaczy, wydaje mi się, że jednak ta opozycja Miss Fortune, ona może być silniejsza, bo jeżeli tylko popełnią mały błąd, źle się właśnie spozycjonują, w sensie Caitlyn i Soraka, no to jedna z tych postaci zginie, jeżeli zostanie złapana dobrze przez Leona. Jeżeli chodzi o mobilność, to mimo wszystko Miss Fortune jest znaczną, ma przewagę nad Soraką i Caitlyn. Obie te postacie są niesamowicie wolne. Więc tak naprawdę zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Oczywiście Ignite na Renektonie. No i nasz kochany tutaj Shen właśnie ze Smite'em w dżungli. Czy też będzie sporo właśnie zależało od tego, że czy Shen będzie w stanie właśnie jakby countergankować tego Twisted Fate'a. No bo jeżeli Twisted Fate pójdzie do góry i postara się zgankować, nie wiem, załóżmy właśnie górną linię, prawda? To jeżeli Shen dobrze użyje swojego ultimate'a, to będzie w stanie odwrócić los tej rywalizacji i to może pomóc właśnie Mysie-Pysiom w tej grze. Tak naprawdę nie wspomnieliśmy za bardzo o jakiejś możliwości swapa, ponieważ ogólnie na całym tym turnieju tylko raz mieliśmy okazję zobaczyć podczas castu swap, więc stwierdziliśmy, że no, mała szansa, małe prawdopodobieństwo, szczególnie, że podczas takiego etapu, jakim jest 1-1 sytuacja obydwu drużyn i szansa na wejście do finału, myślę, że to jest zbyt duże ryzyko. No, dlatego myślę, że raczej spokojnie, bez żadnego swapa. I... Też mi się tak wydaje, no bo mówię, no MF-ka z Leoną będą chyba starali się właśnie jakoś
zabić tą dolną linię, a Kedni i Soraka to jest na tyle bezpieczna linia, że tutaj wcale nie trzeba się swapować. Bo po prostu mówię, można stać sobie spokojnie z dystansu, dobijać te miniony, dobijać te stwory, a Soraka w tym czasie będzie leczyła. No ja jestem też właśnie ciekawy, jak sobie poradzi Lopez jako kapitan Demacia. Tak, ja jeszcze tutaj będę musiał oczywiście ustawić te napisy, czy są one tutaj dobrze poustawiane. Ale to za moment. No nie wszystkie, bo tutaj myślę, że mają jedną wygraną grę. Tak, ja to zaraz te wszystkie liczby pozmieniam. Nasze, że tak powiem, zautomatyzowanie tego wszystkiego jest na bardzo dużym poziomie. Mamy tutaj szereg minionów, które pracują dla nas i nam zmieniają momentalnie wszystkie te napisy. Moje pytanie jest, czy to dobrze będzie te mysie, pysie na dole, gdy wiemy, że będzie w górze. To się zaraz okaże. Chociaż tak. Nie. Jakie ja mam słuchawki? To zaraz wam powiem. No i chyba jednak nie, musimy zamienić tutaj te nazwy, więc na szybkości to oczywiście zrobię. Ja możemy założyć słuchawki, też się powinno przydać. Tak, ja może coś mówić na temat, ja w tym czasie właśnie pozamieniam. Zakładamy te słuchawki. No widzimy, że obie drużyny ruszyły z impetem. Widzimy tutaj pingi ze strony czerwonej. My się chcą się jakby zabezpieczyć. Chcą chyba inwajdować tutaj propozycję wyboru jednej ze ścieżek, jak mają iść, żeby osiągnąć sukces w początkowych fazach rozgrywki. No pingów naprawdę dużo, z tego co możemy zaobserwować. Garen gdzieś tam u góry się przemieszcza. Chyba czeka, no nie wiem, może to właśnie ta pozycja grana oznacza, że myśli nie będą chciały do końca zagrać tego agresywnie, a raczej rozstawić się właśnie statycznie, żeby się nie dać zaskoczyć. No ja oczywiście już ikonki ustawiłem, wszystko myślę, że będzie pod kontrolą jak najlepszą. No i widzimy start, takie standardowe pytanie, która z drużyn zdecyduje się zrzucić wolę? No właśnie to, o czym mówię, jest Ward, Soraki, Ika. Wrzuca go tutaj tak teraz bezpiecznie, bo zazwyczaj gdzieś one tutaj, te wardy gdzieś w okolicach tego miejsca są wrzucane. Ale to jest gra o wszystko i oni chyba będą się starali minimalizować to ryzyko, aby nie było takich właśnie sytuacji kontrowersyjnych, aby nie było takich momentów, w którym przez nieuwagę jednego gracza można zaprzepaścić wysiłek całego zespołu. No i z jednej strony jest to dobre pod względem drużyn, że ta jednak nie zadecyduje o wszystkim, bo się starali popełniać jak najmniej błędów, ale może to po prostu wpłynąć na czas rozgrywki, co dla nas jako obserwatorów wcale nie musi być dobre. No oczywiście my tutaj patrzymy pod kątem tego, jak najlepszej rozrywki dla was wszystkich przed ekranami waszych komputerów i oczywiście tutaj u nas w auli lublińskiej. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnią grę, to chciałem wspomnieć, że jeżeli my się nie mieli tak łatwo w ostatniej grze. Na początku strasznie tam słabo, wszyscy już myśleli, że w zasadzie przełamali się jakoś tam, o morale totalnie opadły w drużynie i to spowodowało tam już totalną przegraną grę, ale oni tam w pewnym momencie się podnieśli i pokazali jednak na co ich stać. Lopez tam wykerował, że tak powiem, ze swoim malutkim teamem skaczącym, rozdającym jajeczka. No i oczywiście mamy tutaj pierwsze jakieś takie luźne wymiany, bez jakichś większych tutaj nawet trudności. No i jest Caitlyn oczywiście, która ma większy range niż Miss Fortune, więc bez problemu będzie ją pułkować. Mamy Leonę 6-7 właściwie milionów więcej niż Miss Fortune. Nie wiem, czy to jest błąd, to jakieś dogadania się. No zobaczymy dalej. No i staram się... Zwróć uwagę także na to, że my się zdecydowali się na wzięcie wilków. Dzięki temu nie będą mieli tej straty poziomowej wobec drużyny spod Jasnej Góry, które zaczęli od golemów, prawda? No jest to bardzo tak, mądre i dobre zagranie. Tak, bo to tak jak wcześniej z Mankiem dyskutowaliśmy, o tu jeszcze Jarvan się zaczyna skradać na Lopeza. Nie wiem, czy to przypadkiem Lopez totalnie nie widzi tego Jarvana, chociaż możliwe, że się spodziewa tak oczywistego timingu, jak właśnie jest tutaj zrobienie tych dwóch buffów, więc tak stara się nie puszować tego staka, który się pojawił i teraz zaczyna chodzić, aż tutaj nie, do końca nie wiedział, że nadchodzi Jarvan, więc z dwoma buffami totalnie jest out of position, jeszcze fenomenalnie, ty przefleszował przez nich i nie ginie Lopez. Naprawdę fenomenalnie się zachował, pokazał czymś umysłu, że mimo iż coraz późniejszej pory i wszechogarniającego zmęczenia jest w stanie dalej grać na naprawdę wysokim poziomie. No jest to mecz o wszystko, więc skupienie zawodników nie można im ujmować. Ale mimo wszystko ten gang spowodował to, że Garen tutaj w tyle musiał się usadowić, no ale on oczywiście ma pasywa, który myślę, że mu pozwoli wrócić spokojnie, odpuszczać tą linię. No tam Renek ten jest zwardował tą górną alejeczkę. Mamy oczywiście ping guarda postawionego przez Leonę tam w tribuszu na botlane. No i Jarvan szedł w tym czasie gdzieś tam się chilluje po dżungli. No stara się, jak widać tutaj w przeciwieństwie właśnie do Jarvana.
to również chyba ma wpływ tutaj. No dole, cały czas konsekwentnie połk ze strony Crazy, która nie daje żyć tej biednej Miss Fortune. No i teraz widzimy, że się ustawia na Morganę. Nie, niestety nie. Tymczasem tutaj Shen próbuje u góry wejść, ale totalną... Jest ward, więc tak, widzi dobrze jest i że jest wszystko. Z tego. Jeszcze, chociaż tutaj nie wiem, czy tak źle trochę i dasz trafia w Renektona. Można tutaj zginąć, nadchodzi Garen. Nie, jednak nie decydują się walczyć pod wieżyczką, wiedzą, że to jest za wcześnie na to, mogliby stracić, więc za dużo niż więcej stracić niż zyskać. No, też chyba za mało obrażenia, żeby po prostu zabić tego. Chociaż po raz kolejny tutaj daszuje i trafi go tym daszem, lecz dasz był również równocześnie razem z daszem Renektona, więc on się cofnął z tej dalszej pozycji i mógł bez problemu uciec. Nie zapomniałem, że Renekton ma jeszcze tego czerwonego pota na życie, który może mu w każdej chwili dodać odrobinę punktów życia i uratować mu życie właśnie z opresji. Czasem Jarvan się tutaj na dolnej linii szykuje. No czerwoni, pysie, no dopiero teraz wpadł od razu w tego trapa, więc nie wiem, czy to trochę jakoś tak przysnął, lecz tylko Jarvan, bo on oczywiście widząc tego nadchodzącego trapa mógł się po prostu odsunąć nie wpaść, więc... Ale widzimy teraz, no, tutaj dasz, nie doleciał tym daszem. No tutaj blue card wzięty. Myślę, że nawet jeżeli by trochę chwilę poczekał, mógł spróbować żółtą kartę zalokować i nie wiem, czy się spodziewa tego szyna tutaj dalej w krzaku, Twisted. Chyba się spodziewał, bo wygra tak. Morgana stara się widziałeś tutaj tak obchodzić z dołu i jakimś zaganiać jakby tego Twisted Fate'a do tej góry, żeby ten szyn miał jak najłatwiej właśnie do stuntowania Twisted Fate'a. No ale nic nie Renekton. To o czym wspomniałem, że Garen właśnie odzyskał zdrowie, no i teraz z pomocą wcześniejszego ganku ładnie tutaj puszuje górną linię. Niestety nie ma wizji, co jest najlepiej, no właśnie się cofa i teraz Leona wskakuje, Klins oczywiście od razu i siatka na Caitlyn, ucieka, Jarvan nadchodzi, może się uda tylko już w końcu zabić jakiś fizzlot ładnie i Exos oczywiście na Jarvanie chyba spokojnie tak uciekają. A jeszcze Kuf wpadające w obydwie postacie. O ile ona z powrotem skakuje fenomenalnie, tutaj łapie Caitlyn i czy się uda uciec i fizzlot dla Miss Fortune! Niefortunnie jeszcze Ika ucieka pod wieżę, nadchodzi Shen, może się uda ty counter ich zabić, bo Jarvan bardzo... zabił Garena. No tak, przy okazji właśnie Renekton niestety zabił biednego Garena, aczkolwiek tutaj na botlane mamy, no to o czym mówiłem, czyli Jarvan złapany i Leona na bardzo małej ilości życia, więc 2-1, jeszcze Twisted Fate skacze, więc może jednak kontynuacja teamfightu, Ika musi uciekać, musi, ona ma bardzo mało życia i tak samo teleport, counter teleport, Morgane trafia, Miss Fortune i czy będzie plama, czy jest bariera i tak jest zabita przez Bell. Dokładnie, Bella naprawdę wykazała się opanowaniem, zeszła na tą dolną linię dzięki teleportowi, starając się skantergankować tą mobilność Twisted Fate'a. No i udało jej się właśnie złapać Miss Fortune w tą klatkę. Miss Fortune nawet pomimo użycia bariery, no nic to... O, jeszcze tutaj Dash było agresywnie złapać postać niebieski Twisted Fate'a, natomiast... To o czym warto powiedzieć, ten teamfight był niesamowicie przyciągany, to był reakcja za reakcją, że tak powiem, łańcuchowa, taka, ponieważ widać było, że nadchodzi tutaj, że tam Twisted Fate skakał, no to Morgan oczywiście od razu również teleportacja tutaj była namieniona i udział w tym długim teamfightie, no ale 2-2 wyrównana póki co sytuacja. Widzimy tutaj teraz golemy zabierane przez Jarvana. Tak, mamy teraz taką chwilę odpoczynku, no ale spójrzmy na CS. No widzimy, że Morgana przez to, myślę, ten skok ma trochę mniej CS-ów niż Twisted Fate. No, 2 do Ramzwingi, więc no, w końcu Vela również się cofa. No jest 13 CS-ów do tyłu. Jeżeli chodzi o Morganę, to jest trochę takie no, dziwne wręcz, bo wydawało mi się zawsze, że Morgana to jest taka maszyna do farmienia. Ale myślę, że to może później odrobić. Pytanie, co zacznie składać najpierw? Czy tam ale z kolei na dolnej linii też jest sytuacja odwrotna. No, Miss Fortune ma 40, a Caitlyn prawie 60, prawda? Więc to się mniej więcej wyrównuje w globalnym złocie. No, ile ona ma jeden CS więcej od Soraki. No. To jest najważniejsze. To jest kluczowe. Musimy o tym jak najwięcej powiedzieć. Naprawdę ten jeden CS może wpłynąć po prostu na widok całej gry. Tak efekt motyla, oczywiście. Tak, dokładnie. No i pomału 20 CS więcej ma Caitlyn dodatkowo i Garen. No, Garen niestety, Lopez tutaj słabiutko stanie. Myślę, że on będzie potrzebował pomocy tutaj w najbliższym czasie swojego junglera. No, strasznie dostaje tej górnej linii. Nie spodziewałem się tego. Przy okazji zładowany dobrze jest w tym miejscu ten tribusz u Renektona. Myślę, że jungler by tam spróbował obejść tutaj od tej strony,
mógłby Renektona tutaj dopaść. Niestety Renekton jest taką postacią, że bardzo łatwo jest w stanie uciec. Natomiast... Ale czy Twisted Fate będzie teraz zmierzał na dolną linię, czy jednak nie? On się tutaj chyba... Ma żółtą kartę, więc myślę, że on może próbował tutaj jeszcze wskoczyć. Ma już tutaj, z tego co widzę, Ultimate gotowy, więc mógł tutaj się pokusić na ten... No, ciekawe, 3, na 3 na 2 nie zdecydował na to. Sytuacja na bocie. O, i w Zimna Górze teraz w tej chwili zdecydował się wskoczyć i co się będzie działo? 2 na 2 sytuacja, aczkolwiek Garen bardzo mało życia i zdecydowanie myślę, że są teraz w odwrocie. Jeszcze tutaj widzimy wielki stack minionów, może to jest wpłynęło właśnie na tę akcję. I oj, skoczył tutaj nawet kataklizmem Jarvan. 2 double buff na nim jest, więc jeszcze trafiony złotą kartą Szyn. Czy uda mu się uciec? Myślę, że mu się nie uda. Nadchodzi jeszcze Morgana z odsieczą, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I Bind trafia Jarvana, postać, która ma najmniej HP w teamfightie i oczywiście bariera i musi tutaj zdecydowanie uciekać. Jeszcze jest yellow card i nie wiem, czy to jest kolejna robina, jest ultimate i czy się uda Belly przetrwać do końca ultimate. No niestety Renekton z dala tutaj 1-1 wymiana, natomiast... Ale zabija przynajmniej Jarvana sumując, tak trochę na otarcie West. Tak, ale sumując do końca, to ta wymiana nie była dość pomyślana. No na niekorzyść Pysiu w myśli. Wydaje mi się, że po prostu Bella niepotrzebnie tam starała się pomóc tej drużynie, bo ona nic tam nie wiosła, nie wniosła tej potyczki, poza tym, że właśnie zginęła drużyna, myślę, by się straciła jeszcze towera na górnej linii. No nie jest to dobre, nie było to dobre rozwiązanie. No nie siadł tam do końca ten ultimate, którym Bella się myślała, tak, że uda się właśnie pod tą wieżą złapać na stronie postacie. Tam tylko Renekton bodajże na tego stuna się złapał, ale on tam deszował daleko. No i w sumie Jarvan tam zginął. No i o ile właśnie Lopeza mogli się pochwalić by poprzednich, że za tą nieustępliwość, za te dobre akcje, no to teraz jednak ten początek od 0-2 nie jest motywujący dla jego zespołu, no nie pozwala mieć tej pewności siebie, która jest niezwykle istotna właśnie w takiej grze o wszystko. No ale póki co nie możemy o niczym tutaj do końca powiedzieć, ponieważ no w zeszłej grze myśmy się na starcie również za bardzo nie byli tak jakby nie rozgrzani, dopiero potem pokazali na co ich stać, więc o Dragon teraz, jeżeli myśmy się nie zareaguje, myślę, że to będzie taki kamień milowy na drodze do ich porażki, tak, więc zdecydowanie muszą się udać, więc wszyscy zadowoleni się tutaj, ale Dragon strasznie szybko tutaj ginie, jest bez problemu zrobiony, tak, no i niestety myśmy się cofają w tej chwili, są trochę tutaj rozproszeni po mapie, za co niebiescy skupienie na środku i Clean został zużyty przez Caitlyn. I bezpiecznie tutaj uciekła, ale niestety totalnie darmowy Drake w tej chwili. No ładnie wymierzyła tym ultimate'em, no i to wymusiło właśnie na Arcusenie zachowanie defensywne, użycie tego Klinza i wycofanie się. Oj, tutaj minimalnie się trafiła Renekton, ale myślę, że to w zasadzie niewiele by wniosło do jakiejkolwiek tej wymiany na tej linii. I oprócz tego darmowego Drake'a, nie wiem, czy to darmowy taki turret mu nie będzie, ale nie jeszcze nie decyduje się tutaj wskoczyć jakimś daszem złaśku, niestety mu się nie udało. No, spokojnie póki co, w wielkich opałach pysiemy się. No, nie wygląda to ciekawie, ale mówię, dzisiaj już w dzisiejszym turnieju widzieliśmy o wiele większe comebacki, więc jest to wszystko sprawa otwarta, to się jeszcze wiele może wydarzyć. Widzimy właśnie atakującego Renekton, który zostaje złapany przez klatkę Morgany, widzimy doskakującego Jarvana, który zamyka wszystkich w swojej klatce, Bella jeszcze stara się pomóc drużynie, używając ultimate'a, ginie Garen z ręki Twisted Fate'a. No i kolejny błąd ze strony Mysiów. No Lopez nie gra tak dobrze tym Garenem, jakby byśmy tego oczekiwali. No niestety nie odpluje tak jak w poprzedniej grze teamem. No ta wymiana, tak jak wspomniałeś, no bardziej stratna dla Mysiów. No i niestety... No widzimy, że właśnie drużyna... Tutaj... Jeszcze Shen tutaj daszuje na rynek, to nam może się uda właśnie pod wieżyczką go zabić. Niestety on wyskoczy z powrotem. Oni teraz chyba za szybką celę będą starali się przekryć tą środkową wieżyczkę, ponieważ zniszczyli już wieżyczkę na górnej linii. Zaraz chyba zniszczą wieżyczkę na dolnej linii. On jeszcze tutaj na dół, decyduje się dokładnie agresywnie bardzo wręcz, żeby zużywać ultimate do tego tylko, żeby zrobić wieżyczkę, bo to jest nie taki... Nie codzienna akcja, powiedziałbym szczerze. Możliwe, ale myślę, że oni po prostu chcą otworzyć sobie dżunglę na więcej jakby możliwości, na próbę właśnie zaczenia się na myśli Pysie. Ja myślę osobiście, że teraz... to po prostu było takie zdecydowane, dawajcie szybko, zróbmy tą wieżyczkę tak, i jak dokładnie najwięcej takiego global golda, żeby zdobyć i powiększyć tą przewagę. No bo teraz co, wzięli dwa turety, wzięli Daily Smoka, no to jest naprawdę spora zaliczka przed kolejnymi walkami i od razu widzimy, że przewaga przeciwników Mysiów znacząco poszła do góry. Drużyna podjazd tej góry ma już naprawdę ładną przewagę. To już podchodzi pod prawie 6000 złota przewagi. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym Mysiów muszą zacząć coś
no, nie chcę mówić tak nieładnie, ale ogarniać. Muszą naprawdę wziąć się za siebie i zacząć, nie wiem, może jakieś tu teamfighty, no, zmienić coś w swojej dotychczasowej taktyce, bo przewaga rośnie, pomoże pomalutku, ale z każdym teamfightem, z każdą nawiązaną tutaj akcją właśnie na korzyść drużyny z Jasnej Góry. I teraz widzimy jeszcze Garen, to jakoś dziwnie, co pan, nie wiem, czy to jest dobra decyzja, Lopeza ma tutaj poziom oczywiście mniej niż Garen, jeżeli chce to porównywalnie i tutaj zostanie bazowany przez Rwana, on totalnie nie miał wizji, więc Flez użyty, ale Kataklizm go łapie w dobrym momencie, no i niestety Garen, no już taka formalność, w zasadzie dobity zostaje, no nie wiem co to Lopez chciał wskórać, może zniszczyć ten turret do końca, no mały atak damage tak naprawdę ma póki co, Brutalizer jest i 0-4 na Lopezie. No i Lopez został zabity przez tapczyki z Kistańczyka, trudny dosyć pseudonim Jarvana, widzimy tutaj dziwnie, teraz... Dziwnie, taki lekki troll tutaj naprawdę, no bez wizji przełamać tą linię. To nie, trochę niepodobne do Lopeza, nie no wiem co tak, tu się stało. Nie mają chyba pomysłu na grę, może są tak też zmęczeni, bo jednak ten turniej dzisiaj trochę trwa i może zmęczenie właśnie daje o sobie znać, bo ileż właśnie tych gierek można kreować, ile razy można liczyć na tego Lopeza. Dokładnie tak. Bądź może właśnie drużyna z Jasnej Góry stwierdziła, że okej, zrobimy wszystko, aby wyłączyć Lopeza, postaramy się go wyłączyć z rozgrywki, bo to on jest tym motorem napędowym myśli wyjściów. Jeżeli go uda się wyeliminować, no to będziemy mieli naprawdę duże szanse na zwycięstwo w tym pojedynku. Warto wspomnieć, że chodzi o wardy niebiescy tutaj agresywnie, tak znaczy powardowane, czy dżungla tutaj myśli w pysiów, jest ward na Drake'u. Pytanie, gdzie tutaj jakiś ping będzie postawiony, bo na pewno, jeżeli chodzi o teamfight na Drake'u, wkrótce gdzieś tutaj będzie zainicjowany i ping musi tu być tak naprawdę. Dokładnie. Zobacz w ogóle, ile obie drużyny mają wardów. Widzimy, że obaj top lanerzy zdecydowali się na kupienie wardów. Widzimy, że Twisted Fate ma warda, a widzimy, że Shen ma jeszcze także warda. No i oczywiście supporty, także kupują całe pęczki rozświetlających mapę wardów. No, wizja jest kluczowa w tej grze, wizja jest... No w zasadzie na poziomie takiego właśnie grania lanów i tak dalej, primade'ów 5-5, jeżeli chodzi o wardy, to w większości tych gier spotykamy masę no, ich w ilości no, hurtowej, dokładnie, szczególnie na tym lanie. No cóż, no tak naprawdę wizja jest jedną z najważniejszych tutaj rzeczy w League of Legends. No, wizja zabija tak naprawdę, że nie widzimy jakiegoś krzaka, to w środku może być trzech przeciwników, którzy nas instant killują. Face checkowanie i tak dalej jest niebezpieczne i teraz ładnie uciekł tutaj dashem Shen przed ultimate'em Twisted Fate'a. W tej chwili niebiescy zawodnicy przez chwilę mieli wizję na czerwonych, byśmy wiedzieli dokładnie gdzie oni są i elegancki bullet time, czy się uda i chce uciec, jeszcze stan tutaj Leony i Shen tutaj tak zapobiegawczo skoczył na Ike razem z teleportacją Morgany, więc 4-2 mamy sytuację na dole i tutaj chase'ują ich, biegnie Morgana, czy uda się złapać, czy jednak Leona puści jakiegoś stuna tutaj zapobiegawczo i niestety jeszcze fala mobów przybiegła, więc zużyty ultimate Shen'a i trochę myślę, że to tak za dużo zużytych tutaj umiejętności było, no bo teleportacja, ultimate Shen'a, no to takie skille, które dużo czasu zajmują, żeby się znowu... Ale zauważyłeś, jak ładnie właśnie osłonili się zawodnicy drużyny spod Jasnej Góry, ta Leona byłaby przed tym MF-ką, ale zdecydowała się jednak zabrać, żeby przyjąć... Wybacz, przerwę, ale Jarvan tutaj katalista rzuca na Shen'a, udaje mu się w dobrym momencie wydaszować. Niebiescy teraz niesamowicie agresywnie zagrywają, zrobili przed chwilą tutaj tureta na topie w trakcie, jak ten teamfight miał miejsce na botlane'ie. I jest Drake. Pytanie, czy teraz za darmo go dodadzą pysie-mysie, czy jednak będą starać się przerwać go, bo jest zrobiony praktycznie za darmo. Jeszcze Shen tutaj słabiutko wskoczył, bo może oddać jeszcze dodatkowego fraga do tego kompleciku razem z tym smokiem. Niestety dodaje. Czemu się cofnął? To było dosyć takie dziwne zagranie. Nie mam pojęcia, co się stało, czy może jakiś miskich, czy już nerwy siadają zawodnikom. Myślałby się 8500 już golda w Golden Gapie różnicy, także... Ogólnie właśnie myślę, że są taką drużyną, która jeżeli ma tą przewagę, oni potrafią kontrolować grę, potrafią dominować i wiedzą, jak mają grać, aby to zwycięstwo nie uciekło im z rąk, ale jednocześnie jeżeli przegrywają, to potrafią się denerwować, a to te morale naprawdę negatywnie wpływają na całość jakości zespołu. Dokładnie tak, bardzo ważnym aspektem takich lanów i tak dalej, teamowego grania są nerwy i to, jakie morale i te akcje, które się dzieją, jak właśnie wpływają na poszczególnych zawodników. No, zdecydowanie jest to końcówka naszego lanu, więc wszyscy zawodnicy już muszą być niesamowicie wykończeni. No i to jest ta czołówka, to są ci najlepsi możliwi gracze, więc muszą być też właśnie odporni psychicznie, bo jeżeli chce się być dobrym zawodnikiem, trzeba mieć tą odporność psychiczną, że nawet jeżeli nam nie idzie, to trzeba dalej robić swoje, wracać do gry i wygrywać. No, naprawdę te comebacki dzisiaj były
niektóre tak fantastyczne, że nie należy tego skreślać. Sprawdzałem to przy okazji, ile HP mają poszczególne wieże, ponieważ zauważyłem, że o właśnie, to jest to, o czym chciałem powiedzieć, że zniszczone są ten turret w końcu przez Lopeza, bo ani jednego tureta nie zrobili, myślę, by się dopiero teraz pierwszy turet, to w przeciwieństwie do czterech z drużyny z Jasnej Góry, to jest bardzo, bardzo malutko w tej chwili, to jest też, to wpływa niesamowicie na ten Golden Gap. Dokładnie. Ja tu widzę, że Miss Fortune odrobiła te bodajże 20 CS of straty, no to nawet przegoniła rok. Jeżeli chodzi o CS, jest w miarę wyrównane, aczkolwiek tutaj widzimy ten gap, który od początku się pojawia między Morganą a Twisted Fader. No i Renek to ma odrobinę więcej od Garena, ale to wynika raczej chyba z tego, że po prostu Lopez umarł zdecydowanie więcej. Tak, 4 deady do dwóch fragów, tutaj dwóch killi Renektona, no nie wygląda to za dobrze. Czym to nas jeszcze zawodnicy zaskoczą? Widzimy, w ogóle jestem ciekaw, na co się zdecydowaliśmy w tej chwili niebiescy. Myślę, że spokojnie mogliby pomału zaczynać wardować okolice barona i puszywać tego mida. No nie wiem, czy tego barona są w stanie zrobić jakoś specjalnie szybko, aczkolwiek jest to jakiś motyw taki, który mogą wykorzystać do zwabienia przeciwników, jakiegoś baita. No i wpada tutaj Renek, to on oczywiście w trapa od Caitlyn, ale to tutaj nie zadaje. I pytanie, czy będzie poke, czy mają w ogóle jakikolwiek poke? Oczywiście z Twisted Fate swoimi kartami, ale oczywiście nie zadaje tymi kartami damage'u turretowi. Dokładnie. Wydaje mi się, że taktyka teraz musi prosić, czyli ten czerwony będzie polegał na tym, że oni muszą przetortulować, oni muszą przeczekać, dopóki nie nafarmi się Morgana, dopóki nie nafarmi się Caitlyn, aby móc potem właśnie oczywiście rywalizować tak. z tylko, że to turtulowanie jest niesamowicie trudne, to się nie da tego tak po prostu zrobić, to jest łatwo powiedzieć, może to jest ciężko wykonać, szczególnie kiedy się ma piątkę przeciwników pod swoją bazą, pod drzwiami dosłownie, próbując połkować twój turret. No na szczęście zbanowane tam była Nidalee podczas pików banów i łapie tutaj bind Leona, ale nie decydują się na engage, myślę, dość rozsądnie, chociaż jeszcze tu Shen biega. No nie do końca jestem przekonany, jeżeli spojrzymy na paski życia przeciwników, to znaczy drużyny niebieskie zdecydowanie są takie wąższe te paseczki, te kwadraciki, więc więcej życia, więcej barów posiadają niebiescy, więc jakikolwiek engage, myślę, że na niekorzyść myśli w pysiów. Dokładnie. Widzimy, że tu właśnie obie różne wymieniają się uprzejmościami, sprawdzając refleks graczy, czy to wtedy rzucając właśnie karty i wymuszając na przeciwnikach unikanie, czy to samo Morgana, która raz za razem puszcza te klatki w przeciwników, czy te plamy wymuszając właśnie natychmiastową karty Twisted Fate'a póki co nie zadają takiego niesamowicie wielkiego damage'u, jak na przykład był w poprzednich grach jakiś tam Jace, czy właśnie Jidden i Dali, więc on może później będzie właśnie jakimś większym zagrożeniem. I tak jak mówisz, no zdecydowanie piszemy się tutaj, starają się przyczekać do jakiegoś większego late'a. No nie są w stanie tak naprawdę, no nic zrobić konstruktywnego, jakoś zagrozić przeciwnikom, zdając sobie z tego sprawę i myślę, że będą się po prostu czaić, gdzieś tu czyścić regularnie dżunglę, odpiszować te linie i jakby łód szczęścia by się nie przydał, bo wyszukiwać jakiegoś najprostszego błędu przeciwnika, gdzieś tam złapać jedną postać może i widzimy wardy oczywiście w swoje dżungli postawione, przeciwnika niestety żadnych, bo nie są w stanie nawet wyjść poza, myślę, tutaj przekątną naszej mapy, jaką jest ta rzeczka na środku. No i Garen kończy turret na dole, czyli... No właśnie, generalnie właśnie widzimy, że jeżeli drużyna z potencjalnej góry się jakoś nie zgrupuje, nie sforsuje pewnych obiektywów, czy właśnie nie spróbuje jakoś zaatakować tych przeciwników, no to się na nich źle skończy, bo nie są w stanie aktualnie nic zrobić, nie są w stanie z nimi walczyć, bo drużyna czerwona się efektywnie tutuje. Tutaj jeszcze Lopez właśnie wziął wieżyczkę na dolnej linii i ta przewaga to będzie się stopniowo zmniejszała, no i to nie jest na rękę... Ale bardzo, bardzo trudno jest. Oj, tutaj Renekton próbował elegancko łapać Caitlyn, niestety sobie odpuścił. Oczywiście red buff na Caitlyn, który spowalnia leciutko Renektona. Niesamowicie trudno jest po prostu czekać i jakby w skupieniu wybraniać każde tutaj wejście drużyny niebieskiej przez myśli pysie. Więc no nie wiem. Jak wrażenie, że właśnie... I Garen chyba zostanie tutaj złapany przez Renektona. Nie wiem, fatalnie to jakiś pozycjonował. Jeszcze Twisted Fate skacze, żółta karta, oczywiście Cleansy wyskoczyła nawet zaraz z kataklizmu Jarvana. Jeszcze tutaj widzimy na barierze biega Morgana, znaczy ona ma mało życia i chyba ultuje do końca. Mamy tutaj pierwszego deada 1-0, oczywiście ultimate na Caitlyn. Ona tej podwyżką próbuje bronić, 2-1 mamy co wymianę. I niebiescy tutaj myślę, że prowadzą, aczkolwiek Garen goni tutaj Leon, jeszcze próbują zabić supporta, jest ultimate i Garen niestety ginie. My się trochę tak fatalnie pozycjonowali. Jeszcze Shengen double kill na Twisted Fate'cie i pomału tutaj mogłoby się pozbierać nawet na ace, lecz niestety drużyna niebieskich, no zdecydowanie mało HP, przeżywa tutaj Twisted Fate, double kill wbity, na szczęście AD carry przeżywa dla pysiów. Dokładnie. Znaczy wydaje mi się, że to było
duży błąd Lopeza, który zaczął gonić za tą Leoną, chcąc ją po prostu zabić. On mógł jednak trochę to lepiej rozegrać i ten teamfight wcale nie musiał się skończyć tak tragicznie na tym błędem. Wydaje mi się, że było tutaj pozycjonowane tego Garena. On tutaj jakoś tak dziwnie nagle się znalazł. Nie do końca wiadomo, czy on tam gdzieś, nie wiem, próbował Warda wsadzić, chyba raczej nie, bo on tutaj nie jest postacią właśnie od tego. Więc no dziwna sytuacja. No, to tak jak mówiliśmy, żeby tutaj przyczekać do Late'a, na nic. Nic, no nie jest to zdecydowanie gra Lopeza. No, ma niemalże połowę śmierci swojej drużyny. I o ile właśnie w poprzednich grach nas zaskakiwał wieloma fantastycznymi zagraniami, no to teraz jest przeciętny. Ale widzimy teraz inicjację ze strony... Easy. Leona wpada i chyba instant killnięta, pomału będzie Ika. I słabo to niestety wygląda. I nie wiem, czy po tym nawet trzecim już rzędzie, rzędu smoku, no... Nie wiem, czy powstaną z tak trudnej sytuacji. My się pysie, są strasznie tutaj pchani. No, Blue Buffa sobie co prawda zrobili, lecz no, wygląda to fatalnie. Morgana, oj, Bella złapana tutaj tragicznie. No, chyba to już jest po prostu przełamali się. Tak mi się wydaje, widać, że taki spokój i stabilizację wypoczynają drużynę z podjasnej góry i chaos, taką dezorientację u myślów, którzy nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, jak mają grać, oni po prostu starają się robić coś jakby na przyczynę czy na intuicję, a to nie jest dobre. Zastanawiam się, czy plan na rozrywkę. Nie wiem, czy właśnie myślów się w ogóle wierzą jeszcze w to, że mogą wyjść, że tak powiem, zwycięsko z tego pojedynku, więc tak, no, bronią się po bronią, myślę, że tak już po prostu z honorem dla przeciwników. Pomału już poddają tę grę, bo widzimy, że tutaj we dwóch próbują bronić pięciu zawodników z podjasnej góry drużyny. Oj, nam się już tu języki plączą, już czas jest dość późny, 12k pomału różnicy. No jeszcze bullet time tak na wskroś puszczony, rzeczywiście przez Miss Fortune. Bronią się tutaj czym mogą, no może to się jeszcze kogoś uda zabić, ale nie wiem, czy to cokolwiek da w tej chwili. Morgana bardzo mało szczęścia, ale jest Zonia, więc ultimate puszczone do końca, niestety zostają zabici tutaj Garen i Morgana, jeszcze walczy tutaj Ika, jakoś próbuje razem z Caitlyn trochę przykajtować, czy niestety, ja myślę, że to już pomału jest takie tylko honoru w oddanie, bo naprawdę wygląda to tragicznie od ponad, powiedzmy sobie szczerze, 10-15 być może i minut. I ta przewaga coraz bardziej rośnie, no i naprawdę musiało się dostać iść cud, żeby to się jakoś odwróciło. No w tym turnieju drużyna z podjazdem góry wykazuje się determinacją, popełniają mało błędów i nie wydaje mi się, aby w jakiś sposób byli w stanie to strołować. Ogólnie wystarczy spojrzeć na statystyki właśnie postaci. Widzimy tutaj Twisted Fate 6.05 i bardzo dobra farma. No, on jest aktualnie bardzo potężny. Miss Fortune także ma na 5 killi. Tak, jest fenomenalna gra generalnie drużyny z jasnej góry. Znaczy te kile też tak się rozkładają właśnie w dobry sposób, że te carry, one postacie carry potrzebują zazwyczaj najwięcej kili, najwięcej właśnie tego złota, aby mu zadawać jak największe obrażenia i te kile trafiają do tych carry i tak właśnie powinno to funkcjonować w dobrze działającym zespole. Dokładnie tak. No, generalnie wynika to z faktu tego, że trzy Drake'i mimo wszystko zrobione z rzędu bez jakiegokolwiek problemu, bo tam nie było nawet wymuszonego jakiegoś fightu, tylko był szybciutko robiony Drake i zaraz po tym Drake'u był jakiś teamfight. No to jest takie, to są takie malutkie kroczki, które sprowadzają się do łatwego zwycięstwa. No i oczywiście te teamfighty, które zawsze tam jednym powiedzmy deadem na korzyść, oczywiście jednym killem na korzyść drużyny niebieskiej, no i to właśnie spowodowało, że z takiej tysięcznej, dwu, trzy różnicy golda zrobiło się nam nagle no, pomału 12 tysięcy. Mógłbyś teraz choćby... Chociaż widzieliśmy tam inicjację na Soracy, tutaj widzimy doskakującego Jarvana i Karyndia złapana kompletnie bez dobrej pozycji, no i umarła, co może skutkować za chwilę wzięciem tej środkowej wieżyczki, zniszczeniem właśnie tej struktury na środkowej alei. No, nie wiem, no było to dosyć dziwne z jednej strony właśnie, że Ika tam sama chodziła, bo ona powinna wiedzieć, że przeciwnicy mają tu Twisted Fate'a, który w jednym momencie może po prostu pojawić się tuż obok niej, ale chyba na chwilę o tym zapomniała, chyba na chwilę, przez chwilę nie była tak skupiona. Bardzo ładnie od samego początku tutaj zagrywali drużyna z jasnej góry. No Twisted Fate świetnie tutaj robił wejścia i oczywiście bez odpowiedzi on tutaj pozostawał, Morgana już się teleportowała. No tu nagle, że później się im udało złapać parę razy właśnie Garena, no i to właśnie zaowocowało łatwym, bo przyznajmy szczerze, łatwe zwycięstwo. Nie było tutaj jakiegoś takiego wyrównanej rozgrywki gdzieś do 30-40 minuty, gdzie były tylko jeden frag i za jeden frag, tylko no, wyglądało to dość takim jakby doświadczeniem z
zwycięstwo takie nabyte. No, po prostu robili to, te założenia, pewnie może jakieś przed meczem, które sobie tam zrobili, dokładnie co do joty wypełnili i to się właśnie zamieniło w łatwy win, więc świetna tutaj robota drużyny niebieskich. No, przede wszystkim należy właśnie pochwalić gracza Soltrop, grającego właśnie Twisted Fate'em. Moim zdaniem właśnie on jest tym elementem, który sprawia, że ta drużyna ma taki rozpęd, ma taką siłę i energię i potrafi z determinacją niszczyć kolejne wieżyczki, zabierać kolejne obiektywy. Dokładnie tak, do tego dochodzi wszystko. Wszystko się kumuluje na to zwycięstwo. Mamy tutaj 5 różnic w wieżyczkach, mamy tutaj darmowe drake'i. No i tu jeszcze taka obrona. Myślę, że to jest taki ostatni teamfight, gdzieś tutaj będzie wymuszony za chwilę, bo nie sądzę, że po tym teamfightie, chociaż może tutaj myślę, by się jeszcze zrobili jakiegoś ace'a, zaskoczą, to naprawdę w rzędzie tego lana byłoby czymś fenomenalnym, aczkolwiek nie no, przewaga duży niebieskich jest no, na padelni, na wciągnięcie ręki i widać, to po prostu widać, to tylko spuszowane lekko miniony były razy. No i Ultimate Miss Fortune przed tutaj engage'em puszczony. I Garen wchodzi Lopez, nie, jednak się cofa, chociaż tutaj ofensywny flash widzimy, jeszcze Shen ultuje fenomenalnie na Morgana, więc może coś z tego jednak będzie. Jest shutdown na Twisted Fate, ginie pierwsza osoba, jest Leona, tutaj skacze na Morgana, widzimy, że czerwoni sobie nawet nieźle tutaj radzą, myślę, starają się tutaj sfokusować na Renktonie i mamy wymianę 1-1, nawet dwie drużyny trochę leciutko tutaj Bobby tej łapie Ultimate Miss Fortune na siebie, broń swojego supporta dzielnie. No, to było nagle, ciekawe, powiem ciekawe. Szczerze, że się tego nie spodziewałem. Pokazali tutaj naprawdę ciekawe zegranie, gdzie tutaj Morgana wpada, od razu została zultimetowana przez Shena. Mogli się, wydaje mi się, trochę lepiej ustawić zawodnicy z drużyny spod Jasnej Góry, bo jakby trochę źle to rozegrali i dzięki temu myśpy się zyskały sporo energii i mogły właśnie obrócić ten teamfight na swoją korzyść. Tutaj widzimy uciekającego Shena. Jeszcze Kelly przyszła tutaj pobronić. No nie wiem, bo przewaga jest moim zdaniem ogromna, ale po ostatnim fajcie nie było tego w ogóle widać. Właśnie. Czwarty już drake robiony przez drużynę niebieskich. No, wygląda to... Szczerze powiedziawszy, nie jestem do końca skłonny stwierdzić, że czerwoni tak naprawdę wygrają od tak. No mają tego inhibitora tutaj żywego już, więc za wszelką cenę myślę, że będą go tutaj bronić odkryty w tej chwili. Dokładnie. No nie wiem, nagle... Stworzyłem w ogóle tą sytuację z zupełnie innej perspektywy i może uda im się jeszcze przetrzymać, uda im się właśnie wytrzymać te 10-15 minut, no i wtedy będą mieli już taką realną szansę na zwycięstwo, czy na pokonanie przeciwników w teamfightie, w walce drużynowej, potem przewinięcie kolejno po kolei wieżyczek na środkowej linii i wygranie tej gry. No to jeszcze nie jest chyba skreślona gra dla mysiów, pysiów. Starają się zrobić tutaj co tylko mogą. No, w tym poprzednim teamfightie, które właśnie można by powiedzieć wygrali, no bo niby przeciwnicy mieli przewagę, ale myśmy się obróciły ten teamfight na swoją korzyść. Fenomenalnie zagrała Bella. No musisz to przyznać, że... To było do końca przemyślana akcja tak naprawdę. To było widać, że to było takie zgranie, chyba wręcz pierwsze zgranie w tej grze. No i wyszło tak jak zamierzali, acz no może nie do końca. No ale tutaj niebiescy trochę ze strachem wycofali się. Oni chyba wiedzą, że muszą uważać. Teraz właśnie uważają, do końca ta gra no, zaczyna zaskakiwać z czasem. No nie spodziewałem się po 12-tysięcznej przewadze jednej drużyny, żeby jednak tutaj jeszcze bronili się ci zawodnicy mysiów. Znaczy widać, że niebiescy nie mają pomysłu, co mają teraz zrobić. Oni tak krążą po tej dżungli, tak starają się nie podchodzić do tych wieżyczek, ale nic tylko nie wynika. I to właśnie może się obrócić przeciwko nim, bo oni jak mają tam przewagę muszą ją zaakceptować, muszą wszystko zrobić, żeby ten przeciwnik nie wytrzymał właśnie do tej powiedzmy 50 minuty czy tam 45, gdy oni będą już na tyle sfarmieni, na tyle gotowi do walki. I skakuje Jarvan, dostaje od razu bind, jeszcze wielu kart na tej stwierdzie, za chwilę się skończy, więc cooldown będzie przez pewien moment zrzucony na Shena, łapie sobie stuna daleko, jest Renekton, tutaj z Leoną postaram się złapać Caitlyn, Miss Fortune ultuje i teraz mamy sytuację, gdzie jedni zawodnicy łapią Miss Fortune. Tutaj nie wiem, pytanie, kto zginie pierwszy. Mamy tutaj bardzo mało, jest jeszcze tutaj na Garenie puszczony Shin Ultimate. Chyba jednak czerwoni to będzie ostatni ace w tej chwili. Jeszcze tutaj łapie Shena w Kataklizm Jarvan i bardzo mało życia. Muszą się jeszcze cofać na bazę, się wyleczyć i szybko może jeszcze spróbować bronić tych dwóch wież. No, Shen tutaj jeszcze złapany, bardzo mało życia mają zawodnicy niebieskiej drużyny. Może jakiś counter, jest Caitlyn, udaje się zabić na bardzo małej ilości życia Leone. Faktycznie się pytanie, udało. Co się stanie? Było to dosyć zaskakujące. W momencie, w
takim sensie zaskakujące, iż drużyna Myśli się obróciła to na swoją korzyść, ponieważ mieli bardzo mało życia, wrócili się na... Ultimate. Może się, no, udają się złapać Jarvana, więc może tutaj złapią i oczywiście wizja była w tym krzaku, jeżeli zabiją tą dwójkę graczy, no może się nagle okazać, że jakąś jedną, dwie wieże, może nawet do inhibitora dojdą, ma dużo życia tej Kelly i Twisted Fate przychodzi, okay. Więc chrop. Oj, nie wiem do końca, czy to jest dobry pomysł gonić tutaj tą Miss Fortune. Jednak zdecydowali się wycofać Jarvan razem z Twisted Fate'em i z drugiej strony wspomóc tutaj Miss Fortune. I jednak ginie Shen, złapany przez Twisted Fate'a i chyba zmuszeni są jednak Myśl się do cofnięcia. Dokładnie, dokładnie. No tu wyrównanie było do końca. No w pierwszych paru minutach, sekundach... No, nie było do końca wiadomo, która z tych drużyn wygra. Wyglądało to na niekorzyść czerwonych, ale na końcu, jeżeli podliczyć, no to wyrównanie. Dokładnie, dokładnie. Ale wynikało mi się wydaje z tego, że oni, znaczy drużyna niebieska nie była w stanie jakby wyegzekwować tych obrażeń zadanych, nie była w stanie wykonać egzekucji na graczach drużyny przeciwnej, przez co w zasadzie trzech zawodników Myśl Pysiów, mając bardzo mało punktów zdrowia, wróciło się na fontannę, na respawn, gdzie się trochę zregenerowali. Mamy tutaj robienie Barona. Oczywiście Myśl Pysi nie mają tutaj żadnej wizji, no chyba przez ostatnie 5-10 minut nawet nie byli w stanie dojść do Barona, żeby tutaj wrzucić tego warda, więc robią go od niebiescy. No i może właśnie z tym Baronem uda im się bez problemu już skończyć tą grę, bo widać, że męczą tak, się z końcem. Próbują. 14k, 15 prawie, że różnicy w goldzie. No i Myśl Pysi, no bronią się, o dziwo. Ale chyba teraz drużyna z podjazdnej góry spróbuje zaatakować tą wieżyczkę na środkowej linii. Ona tam była naprawdę mocno już poobijana, naprawdę mocno wyniszczona ta wieżyczka właśnie na środkowej linii. I jeżeli oni by ją zniszczyli, to już ten drugi inhibitor byłby tą kropką nad i, która pozwoliłaby spuszować do końca bazę czerwonych i wygrać. No ale patrz, jeszcze tak, dokładnie tak, jeszcze warto powiedzieć właśnie, że to jest walka o finał, może ktoś tutaj dopiero dotarł na naszego streama, 1-1, Myśl Pysi, drużyna z Jasnej Góry. No i oczywiście niebiescy drużyna z Jasnej Góry sobie tutaj bardzo ładnie radzą. I zauważ, że zrobili Barona i spokojnie się zrekrutowali do bazy. Każdy już dokupił ostatnie pomału itemy. Widzimy, że tutaj prawie na full build już wszyscy zawodnicy. No Twisted Fate również ma Zoyenglasa, ma Lich Bane'a, ma Rabadona, więc tutaj jakiś ostatni item. No zadaje naprawdę duże obrażenia ten Twisted Fate. Tak, było to widać przed chwilą w tym takim malutkim teamfightzie, gdzie gonili Miss Fortune właśnie i niestety Shen przypłacił to życie. I teraz pytanie, czy to będzie już ostatni teamfight, oczywiście Myśl Pysi nie dają za wygraną. Fenomenalnie tutaj zdobyli przed chwilą Barona i wywalczyli sobie tą wielką przewagę drużyna z Jasnej Góry i pytanie, czy już to skończą, bo tak naprawdę mają warunki, żeby, no statystyki nie kłamią, to znaczy no, według statystyk już dawno gra powinna się skończyć, ale Myśl Pysi jakimś cudem się ciągle bronią. Naprawdę jest znowu taki na engage'u Ultimate Miss Fortune, czyli pytanie, co to się będzie teraz stało, czy to będzie już ostatni teamfight z Garen, tutaj w środku mamy Ultimate Renektona, tutaj gonią tam z tyłu Adkery i pytanie, jak to wszystko się potoczy, jest Zoyana na Twisted Fate, on ma bardzo dużo życia, Renekton wbija double killa, dobija oczywiście IK, ginie trzeci zawodnik i jeszcze nie zginął u teamu Jasnej Góry, double kill i mamy prawie, że Ace'a, udało się Shinowi tak w dziwnym miejscu tutaj ucieknąć, w ogóle został chyba zignorowany, no i słychać już tu czat pragnę. GG, wielkie brawa dla obydwu drużyn. Tak, gratulujemy. Bardzo ładny. Gratulujemy drużynie z Jasnej Góry, dojścia do finału. Świetnie, świetnie pokazuje tutaj, jakim doświadczeniem dysponują i wielkość na swoją. Tak, w kwestii analizy jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni teamfight. Zauważyłeś, jak właśnie zawodnicy drużyny spod Jasnej Góry nie skoncentrowali się na przeciwnikach, tylko postanowili w pierwszej kolejności zniszczyć tą wieżyczkę i wtedy już na otwartym polu właśnie walczyć z ja generalnie myślę, że przy tak wielkiej przewadze, no bo powiedzmy sobie szczerze, niebiescy wywalczyli sobie malutkimi kroczkami to zwycięstwo, pewne takie zwycięstwo. Każdy teamfight jakikolwiek podjęli z czerwoną drużyną kończył się z zyskiem, zrobili 3 drake'i za darmo i to właśnie wpłynęło na to, że zwyciężyli, ale końcówka była taka naprawdę z honorami wielkimi dla drużyny Myśl Pysi, którzy tutaj no, nie dali się po prostu tak zniszczyć łatwo i jeszcze tutaj bronić się jakimś ostatnim teamfightem, więc GG. My pomału się będziemy przygotowywać, myślę, do finałów. Co ty jeszcze, Filipie, chcesz dodać? Znaczy, chciałem powiedzieć, że kluczem była po prostu konsekwencja. Drużyna niebieska wykazała się tą konsekwencją, tymi moimi kroczkami zdobywali cały czas przewagę, potwierdzając swoją prawdziwą klasę i to, że
zasługują to miejsce w finale. Tak, jeżeli chodzi o podsumowanie LAN-u, oczywiście my się odpadają w tej chwili, będą jeszcze walczyć bodajże trzecie miejsce. No warto tylko jeszcze przypomnieć o tym, że no, pokazali tutaj fajne player LeBlanc z AD Carry i ten Teemo, który kierował przed nią grę. Wszystkich, naprawdę. Więc tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli MVP był jakiś tu do rozdania, myślę, że Lopez by go bez problemu tutaj zdobył. Także my się z wami na chwilę żegnamy, jakąś przerwę tutaj odpalimy muzyczkę i widzimy się już na finale, już wkrótce, także... Finał dokładnie między drużą March or Die oraz drużą spod Jasnej Góry. No. Przed sądzę tym turniejem mało osób właśnie obstawiało te dwie drużyny, że one spotkają się w finale. No ale taka jest rzeczywistość, odpadło kilku faworytów. Na pewno jedną z tych faworytów do wygrania tego turnieju były Mysie Pysie, ale musiały uznać wyższość innej drużyny i po raz kolejny gratulujemy obu zespołom. Po raz kolejny podsumuję też tym, że ja nazywam się Filip Orlord Simozel i bardzo dziękuję za komentarz i razem ze mną komentował. Ja myślę, że już nas mają i tak dość wszyscy. Ja jestem Tybek, także kto będzie komentował finał? Nie, pewnie ja z Mańkiem i tu z Filipem się będziemy zmieniać. Także...